Radio Kraków. Dobry wieczór Państwu. Witamy na debacie przedwyborczej kandydatów na prezydenta Tarnowa. Debatę mogą Państwo obejrzeć zarówno w telewizji Kraków, jak i wysłuchać na antenie Radia Kraków. Zapraszamy zatem naszych telewidzów i słuchaczy, by pozostali z nami do 19.50. A debatę poprowadzą dla Państwa Agnieszka Wrońska z Radia Kraków i Paweł Sroka z telewizji Kraków. Najważniejszy głos należy dzisiaj jednak do kandydatów starających się o urząd prezydenta Tarnowa. Witamy bardzo serdecznie pana Romana Ciepielę, obecnego prezydenta Tarnowa, kandydata Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry państwu. Witam również bardzo serdecznie pana Kazimierza Koprowskiego, kandydata Komitetu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry państwu. Debata będzie się składać z trzech części. W pierwszej kandydaci odpowiedzą na pytania przygotowane przez redakcję Radia Kraków i Telewizji Kraków. W drugiej będą mogli zadać sobie wzajemnie po trzy własne pytania, a trzecia runda to będzie czas na podsumowanie. Odpowiedź na każde pytanie będzie ograniczony do 1,5 minuty, przy czym niewykorzystany czas nie przechodzi do następnej rundy. To ważna uwaga dla panów. Zacznijmy więc pierwszą część debaty, w której panowie będą na zmianę odpowiadać na przygotowane przez nas pytania. Będzie ich 6, jak już powiedziałem. Pora na pierwsze. Wyludnianie się miasta, brak dobrze płatnych miejsc pracy, zadłużenie miejskiego budżetu. Co pana zdaniem jest najpoważniejszym problemem Tarnowa ostatnich lat i miesięcy? Jakie działania planuje pan podjąć, by ten problem rozwiązać? Jako pierwszy odpowiada pan Roman Ciepiela. Czas na odpowiedź, przypominam, 1,5 minuty. To, co pan redaktor wymienił, to część tylko problemów, które dotyka wiele miast polskich. Wiele innych niż Tarnów miast o podobnej wielkości dotkniętych jest depopulacją, tak jak cała Polska. GUS określa, że w ciągu najbliższych kilkunastu, góra 20 lat, ludność Polski zmniejszy się o blisko 4, może nawet więcej milionów złotych. Co z tym robić? Jakie jest lekarstwo? Jesteśmy społecznością, zbiorowością, która walczy o dobrą jakość życia. Ja jestem prezydentem, który powinien zadbać o tą jakość i robię to od dawna, od ponad 30 lat, a w ostatnim czasie jako prezydent bardzo zabiegam o to, żeby dobrze współpracować z okolicami Tarnowa. Dlaczego? Bo właśnie pod Tarnów wyprowadzają się Tarnowianie. Ten ubytek ludności może być trochę pozorny, ponieważ wiele osób wyjechało do okolicznych wiosek, do okolicznych gmin, ale przecież pracują w Tarnowie, tutaj chodzą do szkoły, tutaj się leczą. Rozwój gospodarczy jest na dobrym poziomie. Oczywiście nie mamy takich dobrych płac, podmioty gospodarcze w Tarnowie nie są skłonne płacić tak dużo jak w Krakowie, czy na Śląsku, czy w Warszawie. Ale dbamy o to, żeby zrozumieli, że jeżeli nie będą wynagradzać dobrze, to faktycznie młodzi, nie tylko młodzi ludzie będą próbowali szukać miejsca gdzie indziej. Dziękuję bardzo. Teraz czas dla pana Kazimierza Koprowskiego. Rzeczywiście problem wyludniania się Tarnowa jest to problem od wielu lat dostrzegany. Według danych GUS-u w roku 2035 GUS zapowiada, czy też te badania, które są dostępne, że ludność Tarnowa zmniejszy się nawet do poziomu 75 tysięcy osób. Już dziś wiadomo, że średni ubytek roczny ludności Tarnowa to jest około od 800 do 900 osób, nawet do 1000, a więc należy się spodziewać, że to nie jest tylko emigracja zewnętrzna, czyli do tego tak zwanego obwarzanka Tarnowa, ale także i młodzi po prostu wyjeżdżają, szukając lepszego chleba. Do tych problemów rzeczywiście można dodać brak pracy, brak dobrze płatnej pracy, dobrych stanowisk, a także i to są problemy związane przede wszystkim z brakiem możliwości osiedlenia się tu na stałe, brak perspektyw dla młodych, brak jest mieszkań. To, co się oferuje, to w zasadzie mamy ofertę mieszkań w zasadzie przez deweloperów czy TBS, natomiast nie mamy tanich mieszkań, chociażby w ramach realizowanego programu Mieszkanie Plus. Tego po prostu nie ma, samorząd tarnowski w to nie szedł, a na przykład gmina Zakliczyn z powodzeniem buduje 76 mieszkań i z tego programu korzysta. Myślę, że to są perspektywy, dla których warto w Tarnowie czynić starania, aby skorzystać z tych programów rządowych, przede wszystkim ściągnąć środki, aby pojawiły się tanie mieszkania dla młodych. Jeśli pojawi się tanie mieszkanie, młodzi również nie będą szukać tego mieszkania.
mieszkania dalej, poza tereny miasta Tarnowa. Natomiast będą również usilnie poszukiwać miejsc pracy w mieście i w okolicy. Dziękuję bardzo. Pora teraz na drugie pytanie w tej rundzie. Tym razem jako pierwszy będzie odpowiadał pan Kazimierz Koprowski. Uwaga, czytam pytanie. Jak w przypadku wygranej widzi pan swoją współpracę z Radą Miejską, gdyby ostatecznie okazała się wobec pana opozycyjna? Przypomnę, czas to 1,5 minuty. Jeśli chodzi o pracę w Radzie Miejskiej, mam tu olbrzymie doświadczenie, bowiem współpracowaliśmy w poprzedniej kadencji również z osobami, które nie wchodziły do klubu radnych, czy nie były członkami klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Jeden z członków, na przykład Tarnowian, był członkiem komisji, jednej z komisji Rady Miejskiej. Myślę, że dla nas najważniejsze jest to, aby pracować i mówić o programach tych, które, z którymi szły komitety. Jestem po spotkaniu już z komitetem, czy też z panem Tomaszem Olszówką. Jestem po spotkaniu z panem Sewerynem Partyńskim. Wymieniliśmy poglądy, nawet jeśli chodzi o pana Tomasza Olszówkę, wymieniliśmy poglądy w ramach tak zwanego programu, czy też projektu ankiety 21 pytań. I co się okazuje? Okazuje się, że w zdecydowanej większości jesteśmy zbieżni co do postrzegania Tarnowa i problemów Tarnowa. Jest tylko, powiedziałbym, są różne drogi dochodzenia do tych problemów, czy do ich do rozwiązywania. A więc można by tu było ich wymieniać bez liku. Natomiast ja myślę, że przede wszystkim najważniejsze to jest to, aby dojść do porozumienia i realizować to, co dla Tarnowa jest dobre. A więc mówimy tutaj, ja mówiłem o usługach outsourcingowych, na przykład o Vintarze. Pan Tomasz Olszówka mówił o Kopro dla młodych. A więc widzimy tutaj, że mamy zbieżne punkty, które uważam, że należy tylko należy dojść do porozumienia, jak je realizować, jak ją przyjąć drogę realizacji. Natomiast co do porozumienia, nie mam najmniejszej wątpliwości, że takie porozumienie po prostu będzie. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I to samo pytanie do pana Romana Ciepieli. Czas 1,5 minuty. Pytanie brzmiało, czy jeśli będę prezydentem, a rada będzie opozycyjna, czy będzie nam się układała współpraca. Ja sobie nie wyobrażam, żeby Kazimierz Koprowski, tak doświadczony samorządowiec, odmówił współpracy. Przecież znamy się od lat i obydwaj pracujemy i chcemy pracować dla Tarnowa. Ja dla miasta jestem w stanie zrobić dużo, realizować nie tylko swój program, ale również program Prawa i Sprawiedliwości, bo przeczytałem go bardzo dokładnie i są tam bardzo zbieżne sprawy. Przecież Tarnów to miasto, które nie żyje z partyjnych układów, a w Radzie Miejskiej nie może i nie powinno być partyjnych sporów. Przecież to nie Sejm, gdzie ciągle się kłócą. Widzimy dzisiaj, jak wygląda współpraca opozycji i koalicji rządzącej. Ciągłe, nieustanne spory. My w Tarnowie tego po prostu nie chcemy. Ja proponuję Radzie Miejskiej, niezależnie od poglądów politycznych, aby podjęła współpracę, abyśmy mogli dla naszego miasta, dla naszych obywateli budować dobrą przyszłość. Jestem do tego gotowy. Te wspomniane mieszkania na wynajem, tak, 530 mieszkań jest przygotowanych do budowy. Są place gotowe. Mam nadzieję, że Rada Miejska nie odpowie negatywnie, tak jak w przypadku planu zagospodarowania przestrzennego w poprzedniej Radzie. Ale to już jest za nami. Ta kadencja kończy się. Mam nadzieję, że z nową Radą będzie nam się współpracowało, panie Kazimierzu, naprawdę lepiej niż poprzednio. Dziękujemy. I przejdźmy do trzeciego pytania. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wiele miast i miasteczek znalazło swoją tożsamość na mapie politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej kraju. W jakiej dziedzinie panów zdaniem Tarnów powinien się specjalizować za 5 lat? Tak wyraźnie, żeby było wiadomo, Tarnów to jest na przykład to. Jak panowie chcą to osiągnąć? Jako pierwszy odpowiada pan Roman Ciepiela. Tarnów jest dużym miastem. To centrum gospodarcze całej wschodniej Małopolski tworzymy przecież. Subregion. Jesteśmy miastem największym w okolicy co najmniej 50 kilometrów, a w tym promieniu mieszka blisko milion osób. Jesteśmy więc dobrym punktem odniesienia, centrum kulturalnym, świadczenia usług zdrowotnych, również gospodarczym. Ja rozumiem, że w tym pana pytaniu jest też pytanie o specjalizację taką gospodarczą, bo to, że pełnimy funkcje społeczne, to jest oczywiste.
Oprócz zakładów azotowych, czy dzisiaj grupy Azoty, bardzo dobrze rozwija się przemysł precyzyjny. Jeżeli powiem, a mogę to już ujawnić, że firma Campak podjęła decyzję o budowie fabryki w Tarnowie. Automatyczne linie do produkcji opakowań. To kilkaset miejsc pracy. Ale w oparciu o surowce grupy Azoty i zresztą nie tylko tych azotów, firma Polplast Polska podjęła decyzję, we wtorek będzie podpisany akt notarialny, budowy kolejnej swojej fabryki, również zatrudni około 300 miejsc, stworzy 300 miejsc pracy, zatrudni nowych fachowców. Ale ta automatyka, firma LPLC odnosi w tej chwili sukcesy w Stanach Zjednoczonych. Dla tych specjalistów tworzymy nowy ośrodek kształcenia Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji. Przy współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju powstanie przy ulicy Matki Boskiej Fatymskiej nowoczesny ośrodek, który zagwarantuje zaplecze naukowe dla tego nowego przemysłu. Dziękuję. Jeśli chodzi o rozwój Tarnowa, to przede wszystkim tutaj skupiłbym się na zobrazowaniu, czy też na poszerzeniu przede wszystkim tych stref, które w chwili obecnej w Tarnowie się rozwijają. Jestem po rozmowie na przykład z wójtem gminy Tarnów, czy ze starostą powiatu tarnowskiego. Jestem również po rozmowie z przedstawicielem grupy Azoty, panem doktorem Wojciechem Wardackim, prezesem grupy Azoty, co do zaktywizowania niektórych terenów, które są i w Tarnowie, i wokół Tarnowa. Takich obszarów mamy co najmniej 3-4. Jeśli chodzi o granicę z gminą Tarnów, tam możemy zaktywizować około 500 hektarów. Jeśli chodzi o grupę Azoty, to tam jest nawet do 200 hektarów. Co się okazuje? Okazuje się, że trzeba te tereny wydatnie skomunikować. Co do samych, myślę, że tu jest dobra perspektywa, jest zrozumienie ze strony chociażby grupy Azoty, aby również w tym zakresie z miastem współpracować. Mamy nawet taki wstępny akces, że do tego bardzo poważnie podejdą. Co do samych dziedzin, w ramach których Tarnów mógłby się rozwijać, no to przede wszystkim IT, ICT, prawda, czy nawet druk 3D, czy nawet powiedziałbym działalność na gruncie motoryzacyjnym, przetwórstwa spożywczego. To, co w Tarnowie przede wszystkim możemy bardzo łatwo ulokować. Te tereny inwestycyjne, o których ja wspominałem, to przede wszystkim dają możliwość, jak chociażby nawet druk 3D, czy aplikacje mobilne. Tymi ostatnimi dwoma są zainteresowani poważni inspektorzy, którzy w tych dziedzinach są poważnie zainwestować. Trzeba im tylko stworzyć po prostu tą bazę do inwestycji. Dziękujemy za odpowiedź. Panowie, przejdźmy teraz do czwartego pytania w tej rundzie. Jaki pakiet socjalny państwa zdaniem może zaoferować mieszkańcom miasto? Na co tak naprawdę stać Tarnów? Czy powinny to być bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, pakiety dla rodzin wielodzietnych, a może wyższe stypendia dla utytułowanych sportowców? Jako pierwszy będzie odpowiadał na to pytanie pan Kazimierz Koprowski. Ja w swoim programie zaproponowałem, jeśli chodzi o pakiet socjalny, przede wszystkim od 1 września przyszłego roku, bo wiąże się to przede wszystkim ze zmianą taryfy przewozowej, a więc uchwałę tu podejmuje Rada Miejska. Zaproponuję, aby od 1 września zacząć dochodzić do pewnego takiego standardu, jak to wiele miast w Polsce już rozpoczęły te działania, a więc do bezpłatnych przejazdów. Od 1 września proponowałbym wprowadzenie bezpłatnego biletu dla młodzieży szkół podstawowych. Następnie stopniowo co rok rosłyby te bezpłatne przejazdy, aż osiągnęlibyśmy pewien stopień, że wszyscy mieszkańcy Tarnowa jeździliby, po prostu mieliby darmowy, gratisowy bilet. Jest kwestia do rozwiązania, czy te przejazdy powinny być powszechnie dostępne, czy w ramach karty mieszkańca. I tutaj zdania są podzielone, chociażby nawet między osobami, z którymi rozmawiałem co do przyszłej współpracy w Radzie, że niektórzy uważają, że to powinno być tylko na bazie karty mieszkańca, inni uważają, że powinno to być powszechnie dostępne. W mojej ocenie, no ci, co płacą podatki w Tarnowie, jednak powinni z tego dobrodziejstwa wspólnego korzystać. Co do karty dużej rodziny, no przede wszystkim na dzień dzisiejszy karta dużej rodziny dotyka części tylko naszych rodzin, natomiast zakres tej karty jest tak skonstruowany, że z wielu usług po prostu te wielodzietne rodziny po prostu skorzystać nie mogą. Ale oprócz tego mamy przecież również i basen, mamy lodowisko zimą. Tutaj za przysłowiową złotówkę, co prawda, pojawiają się tego typu propozycje. Natomiast tych obszarów możemy mieć znacznie więcej, chociażby kino, prawda, teatr. Dziękujemy bardzo za odpowiedź i o odpowiedź na to samo pytanie proszę pana Romana Ciepiela. Jak słucham pana Kazimierza Koprowskiego, to wydaje mi się, że prawie się nie różnimy.
wszystko to, co pan powiedział, jest w zasięgu ręki i stać budżet miasta Tarnowa, żeby wypełnić te zobowiązania. Ja mam nadzieję, że jak zostanę prezydentem, a pan przewodniczący, czego serdecznie życzę, bo jest radnym przewodniczącym tejże rady, to te bezpłatne przejazdy prowadzimy wcześniej niż od 1 września. To też jest postulat już dawno przez Koalicję Obywatelską ogłoszony. Ale mieszkańcy Tarnowa, to uczniowie, to bardzo ważna grupa społeczna, ale to również starsze osoby. Usługi opiekuńcze to jest ten pakiet, który przez ich samych jest oczekiwany, a musimy wzmocnić osoby, które pozostają albo bez rodzin, albo sami opiekunowie starszych osób czy niepełnosprawnych po prostu oczekują wsparcia miasta. Ośrodek ten w parku czy obok Pałacu w Gumniskach przeznaczony dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów jako ośrodek wytchnieniowy oddany jest czy oddawany jest do użytku. Ale to nie wszystko. Te usługi opiekuńcze muszą trafić do każdego domu. Bon kultury i dobra oferta kulturalna to jest to, co mieszkańcy bardzo dobrze przyjmują. Zresztą oczekują tego. 16 tysięcy osób w amfiteatrze letnim w ciągu 2,5 miesiąca. To jest potencjał, jaki posiada Tarnów, a z drugiej strony to ogromne zapotrzebowanie na kulturę. Tak, Tarnów powinien się wyróżniać dobrą ofertą kulturalną dla wszystkich. Dziękujemy. Pora na piąte pytanie. Panowie, czy mogą panowie zadeklarować, każdy z panów, że w ciągu najbliższych 5 lat zniknie tarnowski szkieletor, czyli zmieni się definitywnie wygląd terenów po dawnym Owintarze? Pan Roman Cieplak jako pierwszy. Nie tylko jestem pewny, ale po tych deklaracjach, które usłyszeliśmy w ostatnich dniach, to jestem przekonany. Pan Kazimierz Koprowski, współpracując z ministrami obecnego rządu, zadeklarował, że będzie wspomagał w przekształceniu tego miejsca. I jest okazja, panie Kazimierzu. Bardzo dobra sytuacja. Otóż jedna z kancelarii notarialnych z Rzeszowa przysłała nam zapytanie, czy miasto skorzysta z prawa pierwokupu jednej, nawet dużej działki 70-arowej. Mamy na to tylko niestety 3 tygodnie. Mamy czas do 16 listopada, więc obecna rada jeszcze musi zdecydować. Ale ja mam pytanie do pana Kazimierza. Czy pomoże przekonać kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, żeby miasto na poważnie tą działkę się zainteresowało. To nie jest mała kwota, to jest ponad 5 milionów złotych, ale przy deklaracji ministra nauki, przy zainteresowaniu Agencji Rozwoju Przemysłu budową biurowca klasy A, to jest możliwe. Zróbmy to. Jestem przekonany, że wznosząc się ponad podziały, jesteśmy w stanie już dzisiaj zadeklarować, że Owintar może zmienić nie tylko swoje oblicze, ale być takim miejscem, które będzie początkiem nowego Tarnowa. Te plansze, które są przy ulicy Narutowicza, dobrze pokazują, jaki jest potencjał tego miasta. Plany są przygotowane, wizje są gotowe. Naukowcy z Politechniki Krakowskiej pomogli nam je stworzyć. Zróbmy to. Ja wiem, że pan Kazimierz nie odmówi tego, co dla Tarnowa jest dobre. I teraz pana Kazimierza Koprowskiego. Odpowiadam. Panie Romanie, pytanie by brzmiało jasne. Czy jest pan w stanie zadeklarować? Ta deklaracja oczywiście padła, ale można by było ją powiedzieć tak, że ona owszem deklaruje, ale cudzymi rękoma. Tak, oczywiście. Ja już to powiedziałem, ściągając do Tarnowa wiceministra, wicepremiera tego rządu, prawda, pana Jarosława Gowina, który jasno powiedział, skąd można wziąć środki. Natomiast sposób dochodzenia do zagospodarowania tego terenu to jest błędny, panie prezydencie. To nie kupować działki 70-arowej za 5,5 miliona złotych, czyli to mniej więcej za 78 tysięcy złotych za ar, bo to jest astronomiczna kwota. To nie kupowanie działki 28 arów za 4 miliony złotych, bo to jest próba ustalenia wartości tego gruntu. Miasto powinno być zainteresowane kupnem całości, czyli około 70 hektarów, ale w całości rozmawiając ze wszystkimi właścicielami. To są i wtedy, tereny, musimy z nimi... Wtedy, ja już powiedziałem, muszą że to należy rozmawiać z właścicielami terenu. Jeśli dojdziemy do porozumienia i zaoferujemy odpowiednią cenę, ale w pertraktacjach całości gruntu, to wtedy tak, mamy szansę na zagospodarowanie tego terenu. Kupowanie po kawałku niczemu dobremu nie służy. Ten plan, który został przygotowany, tak na dobrą sprawę nie tylko narzucał to, co właściciele terenu mają zrobić, ale mało tego, ograniczał funkcję sportową, bo ten plan zabierał tak na dobrą sprawę połowę terenów sportowych, jeśli chodzi o boiska, te treningowe, klubu Tarnowie, a więc takich działań w planie po prostu być nie może. Ja jestem otwarty, współpracował będę dla dobra tego miasta i realizacji tego pomysłu. Dziękujemy bardzo. Ostatnie pytanie przygotowane przez nasze redakcje w tej części debaty.
O co wzbogaciłby pan ofertę tarnowskich placówek kulturalnych? Czego brakuje panu w repertuarze Tarnowskiego Teatru czy Tarnowskiej Galerii Miejskiej? W którym miejscu panowie najchętniej spędziliby niedzielne popołudnie? Jako pierwszy na to pytanie będzie odpowiadał pan Kazimierz Koprowski. Tak na dobrą sprawę, te jednostki kultury, które u nas się wybijają, to przede wszystkim mamy teatr, BWA, mamy TECEK, no i oczywiście prowadzone Kino Marzenie przez TECEK. Jeśli chodzi o teatr, rzeczywiście w tym ostatnim okresie czasu przewinęło się i słowa pochwalne, i także i troszeczkę krytyki. A więc przede wszystkim, jeśli chodzi o teatr, pragnę zdementować, że na pewno nie mam zamiaru ani likwidować teatru, ani tworzyć z obecnego Teatru Tarnowskiego teatru impresaryjnego. Taką funkcję wykonuje Centrum Sztuki i Mościca i w mojej ocenie niech to czyni nadal. Natomiast bardzo ważne jest, aby teatr również oferował, skoro jest teatrem repertuarowym, taki zakres repertuaru, aby on trafiał do różnego odbiorcy. Nie tylko pod względem gustów, prawda, ale także jeśli chodzi o wiek. W mojej ocenie na dzień dzisiejszy bardziej należałoby się skupić, jeśli chodzi o ten teatr edukacyjny, czyli dla dzieci i młodzieży. Mamy aktorów, mamy świetnego młodego dyrektora artystycznego. Trzeba mu pomóc. Czyli to dzisiaj, jeśli teatr ma budżet rzędu 3 900 000, jeśli ten budżet wzrośnie na tyle, a wiemy doskonale, że każda premiera to jest mniej więcej o przygotowanie każdej premiery około 100 tysięcy złotych, więc ten budżet powinien wzrosnąć przynajmniej w granicach 4,6-4,8 miliona złotych. Wtedy możemy powiedzieć, że mamy teatr z prawdziwego zdarzenia. Co do galerii. Jeśli chodzi o galerię, to musimy tam zacząć promować swoich naszych własnych twórców, prawda, naszych artystów. Nie może to być tak, że próbujemy artystów na przykład z zewnątrz i artystów, którzy no tylko są w dziedzinie sztuki współczesnej. Dziękujemy bardzo. I to samo pytanie pan Roman Ciepiela. Trochę zadrżałem, jak pan Kazimierz Koprowski zdementował informację, że zamierza likwidować teatr. Powiem szczerze, ja o tym nie słyszałem, ale skoro takie dementi padło, no to już jestem spokojny. Tak, mamy bardzo dobry teatr, bardzo dobre instytucje kultury i trzeba je rozwijać, bo już mówiłem o tym w poprzednim pytaniu, że Tarnów jest taką stolicą, zaraz po Krakowie, stolicą kulturalną Małopolski i nie tylko, bo oferta jest naprawdę, naprawdę szeroka. Trzeba powiedzieć, że mamy świetne środowisko muzyczne. Zespół Szkół Muzycznych otrzyma już od 1 września przyszłego roku salę koncertową. Do tej pory takiej nie było. Wszystkie instytucje są przebudowane, łącznie z Centrum Sztuki Mościce, ale festiwale kulturalne, które się odbywają w Tarnowie, przecież dobrze wiemy, że Festiwal Komedii Teatralnych Kino Marzenie prowadzi jeden z nielicznych festiwali przeglądów sztuki filmowej i to polskiej. Ta oferta musi być również wzbogacona funduszami. Oczywiście miasto finansuje te instytucje na tyle, na ile może. Natomiast ja wierzę, że jak zostanę prezydentem, a pan Kazimierz Koprowski będzie dalej w Radzie, wykorzysta wszystkie swoje dobre kontakty zdobyte w Warszawie i będziemy mogli liczyć również na dofinansowanie ministra kultury. Bez wsparcia rządu instytucjom kultury jest naprawdę ciężko. Dziękuję bardzo za odpowiedź i tym pytaniem kończymy pierwszą rundę naszej debaty. Przejdźmy teraz do rundy drugiej, a to runda pytań wzajemnych. A w tej drugiej rundzie to panowie będą wzajemnie sobie zadawać pytania. Myślę, że będzie to najciekawsza część tej naszej rozmowy. Tu również prosimy o higienę czasową, ale już nie stosujemy jakichś żelaznych norm. Liczymy na państwa wyczucie, na panów wyczucie. Prosimy tylko, aby czas zadawania pytania nie przekroczył 30 sekund, no bo zrozumiałe jest, że tu moglibyśmy się nie zgodzić w pewnych sprawach. Na odpowiedź mamy 1,5 minuty. Jako pierwszy swoje pytanie Kazimierzowi Koprowskiemu zada pan Roman Ciepiela. Dziękuję bardzo. Znany jest stosunek niektórych ministrów polskiego rządu do Unii Europejskiej. Mówił o tym pan minister Antoni Macierewicz. Ja przepraszam, ale ja nie widzę czasu, więc nie chciałbym przekroczyć tych 30 sekund. Znany jest stosunek niektórych ministrów, on jest bardzo czasem sceptyczny czy negatywny. O wyimaginowanej wspólnocie mówił prezydent Andrzej Duda. Ja mam pytanie do Kazimierza Koprowskiego. Czy gdyby został prezydentem Tarnowa, w jaki sposób będziesz miał, drogi Kazimierzu, przepraszam, znamy się od dawna, więc pozwolę sobie tak mówić, stosunek do takiego podejścia rządu, gdyby chciał nas wyprowadzić z Unii Europejskiej, bo wiemy dobrze, że
Polska rozwija się w oparciu o nie tylko fundusze europejskie, ale wspólne wartości? Dziwne pytanie, panie Romanie, bo stosunek do Unii Europejskiej nie mieści się w kategorii, że tak powiem, oddziaływania czy też zadań samorządu terytorialnego, ale odpowiem na to pytanie. Otóż jestem bardzo zadowolony, że od 2004 roku zdecydowaliśmy, prawda, że jesteśmy w Unii. Sam za tym zagłosowałem. Natomiast cieszę się również z tego powodu, bo również jeden z moich synów, nie znajdując miejsca w Tarnowie, nie znajdując pracy, musiał wyjechać do Szwecji, żeby tam znaleźć swoje miejsce. I proszę popatrzeć, dzięki temu wiele młodych ludzi znalazło swoje miejsce w innych krajach europejskich. Nie mieszajmy tu ani rządu, ani ministrów. Zresztą proszę popatrzeć, wielu ministrów zawsze jakieś prywatne swoje zdanie może mieć, ale tu się liczy dobro wspólne, a więc tym dobrem wspólnym jest pozostawanie w tym gremium Unii Europejskiej. Wręcz odwrotnie powiem, że to Unia Europejska powinna zabiegać o to, żebyśmy my, mając swoje wartości ponadczasowe, ten dorobek historyczny, prawda, związek z kulturą europejską, z chrześcijaństwem europejskim, to żebyśmy w tej Europie byli. Zresztą widzimy dzisiaj, ta polityka, która była prowadzona, czy jest prowadzona przez ten rząd Prawa i Sprawiedliwości, okazuje się, że znajduje zrozumienie również i na Zachodzie. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia. Również w 98 roku, 97 organizowałem stosowne święto Unii Europejskiej, między innymi na Tarnowskim Rynku. Mój stosunek do Unii Europejskiej jest, no powiedziałbym, wręcz taki, że po prostu cieszę się, że jesteśmy w Unii. Mamy Unię bez granic i to jest najważniejsze. Polacy z tego korzystają. No to w takim razie, bardzo dobrze. To w takim razie zmiana ról. Teraz swoje pytanie panu Romanowi Cipilli zadaje pan Kazimierz Koprowski. Ja troszeczkę z innej beczki. Panie Romanie, pan jako prezydent miasta Tarnowa powołał siebie na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej, czyli członka Rady Nadzorczej MPEC-u. Chociażby nawet za ostatni rok zarobił pan, czy też wziął pan wynagrodzenie z tego tytułu ponad 33 tysiące złotych. Zadaję panu pytanie po to, jaki był powód powołania samego siebie na to stanowisko. Bo jak wiemy, MPEC jest świetnie prowadzony. Prezes Krzysztof Rodak jest świetnym menadżerem. Natomiast jakoś nie znajdują uzasadnienia, że prezydent miasta, pełniąc funkcję właścicielską, jeszcze powinien wchodzić w skład rad nadzorczych, powołując je. Panie Kazimierzu, bardzo dziękuję za to pytanie. Ono naprawdę powinno być zadane. To już jest taka dobra, nie tylko tarnowska, ale polska tradycja. Najważniejsze spółki, takie kluczowe dla danego miasta, są bezpośrednio nadzorowane. Przewodniczącym, wskazanym też przez siebie, był Mieczysław Bień, Ryszard Ścigała wskazał siebie również na szefa Rady Nadzorczej. Ja zrobiłem bardzo podobnie. Dlaczego? Bo uważam, że ceny energii w Tarnowie powinny być na niskim poziomie. I tak się dzieje. Proszę zauważyć, te ceny w ogóle nie rosną. Ceny węgla skoczyły do góry. A jaka jest cena ogrzewania 1 m² w mieście? Taka sama. A nawet wnioskowaliśmy, żeby była niższa, ale URE się nie zgodziło. Kodeks handlowy mówi wprost, jakie są obowiązki szefa Rady Nadzorczej. Ja się wywiązuję się z tego jak najlepiej. Zresztą mam egzamin. To nie jest proste, żeby uzyskać takie kwalifikacje. Nie każdy może być przewodniczącym Rady Nadzorczej, czy w ogóle zasiadać w Radzie Nadzorczej. Tarnów ma 10 spółek komunalnych. Dbamy o to, żeby w każdej byli radcowie prawni, przedstawiciele urzędu. W tarnowskich wodociągach jest Piotr Augustyński ze skarbnikiem miasta. Pilnujemy po prostu naszych spółek komunalnych po to, żeby inwestowały, żeby się rozwijały i żeby ceny usług komunalnych były na akceptowalnym i niskim poziomie. I tak się dzieje. Tak jest z ceną wody, ciepła, mieszkań. Proszę zobaczyć, czynsze w MZB są naprawdę na bardzo niskim poziomie. To jest 6,5 zł za metr kwadratowy, a więc stosunkowo niedużo. Świetnie idzie panom zadawanie sobie wzajemnych pytań. Przejdziemy zatem do drugiej serii się w tym reżimie pytań wzajemnych. Ponownie pan Roman Cipiela będzie mógł zadać pytanie panu Kazimierzowi Koprowskiemu. Prosimy o pytanie. No, nie mogę do tego nie wrócić, bo mamy za sobą 4 lata. Kazimierz Koprowski był przewodniczącym Rady Miejskiej. Nie udało nam się uchwalić wielu planów zagospodarowania przestrzennego. To jest pewien problem dla miasta, nie dla nas, nie dla mnie, nie dla pana Kazimierza. To jest problem dla tych, którzy chcą budować w Tarnowie swoje domy i mogą w przyszłości, tak jak w Klikowej czy w innych dzielnicach, mieć problemy z drogami. Boję się, że brak planów zagospodarowania może spowodować pewien rodzaj chaosu budowlanego. Czy w nowej kadencji, bo jesteśmy radni, ja i pan Kazimierz, czy będziemy mogli tą złą praktykę zmienić i czy klub Prawa i Sprawiedliwości będzie w tej sprawie współpracował lepiej niż do tej pory?
Prosimy o odpowiedź. Panie Romanie, tak się akurat fajnie złożyło, że przy uchwalenie jednego planu nawet pańscy koledzy z klubu Platformy Obywatelskiej nie byli na sesji, a więc nie podejmowali decyzji. A więc ciekawe, dlaczego? Czy nie zgadzali się z tym, co pan zaproponował? Nie, bo czy większość, po prostu większość zdecydowana była chwila. No to ale na sesję się przychodzi, panie prezydencie. No przychodzi się i się decyduje. Natomiast ja tu pragnę pochwalić swoich kolegów z klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego? Dlatego, że nie uchwalili tych planów, bo one nie były w interesie miasta Tarnowa i przede wszystkim nie były konsultowane tak naprawdę sprawę, chociażby nawet jeśli chodzi o plan z Owintarem. No przepraszam bardzo, my narzucamy jakieś rozwiązania, które zostaną tylko i wyłącznie na etapie planów i nie będą w ogóle zrealizowane. Natomiast jeśli te plany będziemy przygotowywać w konsultacji, pełnej konsultacji z właścicielami, jeśli chodzi już o potężne obszary, no to wtedy to ma sens realizacyjny. Co do samych planów w innych terenach, no nie może być tak, że plany tylko i wyłącznie realizują na przykład interesy wielkich deweloperów. Natomiast trzeba patrzeć na to z perspektywy interesów całego miasta. I jeśli tak popatrzymy, to w mojej ocenie, jak ja zostanę prezydentem, na pewno te plany, które pan prezydent Ciepiela przedłożył, dokonamy ich takiej modernizacji, takiego nowego podejścia, czy też można powiedzieć, zastosujemy nowy sposób podejścia do chociażby nawet konsultacji, aby te plany jednak realizowały interesy właścicieli tych gruntów, natomiast a nie przeciwdziałały tym interesom. Ja to tak widzę. Dziękujemy za odpowiedź. Teraz pan przejmie rolę pytającego. Prosimy o pytanie do pana Romana Ciepieli. Dobrze. Panie prezydencie, przed 4 laty pan w swoim programie wyborczym obiecywał w 7 punktach realizację różnych zadań. Ja ten program mam. Jest pytanie, dlaczego ich pan nie zrealizował? Bo ja, jak zostanę prezydentem, to zrealizuję ten program, bo mam ku temu możliwości, rozmawiam z ministrami, rozmawiam z wicepremierami tego rządu i są ku temu powody bardzo poważne, że zostanę jako osoba, która zostanie prezydentem, po prostu wzmocniona poważnymi siłami i środkami w realizacji różnych ciekawych projektów, co przedstawiłem w programie. Natomiast tutaj, jeśli popatrzymy na ten program, no to na przykład rewitalizacja terenu po Owintarze. Poza przedstawieniem planu tak na dobrą sprawę nic się nie zdarzyło. Ożywienie rynku i centrum miasta, rynek upada, nawet brudny jest, niewysprzątany miejscami. Jeśli chodzi o obywatelski Tarnów, miało być 4 miliony, jest 2 miliony na przede wszystkim budżet obywatelski. A ja proponuję, żeby dajmy pieniądze szansę, poszły. Więc panie odpowiedź. Prezydencie, czy pan go zrealizuje? A dlaczego pan nie zrealizował do tej pory? Ja go przypominam i przekazuję ten program ale bardzo dla pana. Proszę uprzejmie. Bardzo serdecznie, żeby nie przedłużać. Bardzo prosimy o odpowiedź. Czas. Drogi Kazimierzu, bardzo ci serdecznie dziękuję. Notabene bardzo ładny program, proszę zobaczyć, syntetyczny. I dziękuję, że pan mi go przekazał, bo możemy po kolei, szkoda, że mam tylko półtorej minuty, bo chętnie bym go omówił, on jest w całości zrealizowany. Również począwszy od Owintaru, już w styczniu 2015 roku ogłosiłem konkurs na koncepcję zagospodarowania Owintaru. Dobrze wiemy, że przyniósł on bardzo dobre owoce. Takim przewodniczącym sądu konkursowego między innymi był prorektor Politechniki Krakowskiej. Trzecie miejsce w tym konkursie zajęło miejsce zespół autorski, który później przekazał swoją pracę między innymi Izbie Handlowo-Przemysłowej. Powstała bardzo ciekawa koncepcja. Ale Prawo i Sprawiedliwości zablokowało zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. A więc proszę mi nie stawiać zarzutu z tego, czego jesteście państwo winni. Starówka jest rewitalizowana. Ja za chwileczkę wrócę do tego wątku. Ale miejsca pracy. Proszę zobaczyć, jak ożywiła się gospodarka tarnowska. My o tym na co dzień nie mówimy. Ale tych miejsc pracy przybyło dużo, dużo więcej niż zapowiadałem w swoim programie. A ścieżki rowerowe, a rowery, które są w tej chwili dostępne dla wszystkich. A 719 zadań drogowych, które zostały zrealizowane nie tylko na drogach osiedlowych. Proszę zobaczyć, jak wygląda dzisiaj ulica Spokojna, którą przejedziemy już niedługo w nowych warunkach. Zrealizowałem ten program. Dziękuję, że pan mi go przypomniał. Dziękujemy bardzo. Pora na ostatnie pytanie własne. Teraz jako pierwszy pyta pan Kazimierz Koprowski. Dobrze, panie prezydencie. Mam wrażenie, że pan mnie właśnie pytał. Teraz? Tak, chyba. Tak, przepraszamy najmocniej. Teraz będzie pytał. Dziękuję. Teraz będzie oczywiście przyjąć kolejne pytanie. Nie. Jestem dziękujemy gotowy. Za państwa tak, ale czujność, panowie. Dziękuję bardzo. To ja właśnie do tej starówki nawiążę, ponieważ dobrze wiemy, że jest pan historykiem.
Ja w swoim programie na najbliższe lata zaproponowałem, żeby podjąć starania o wpisanie Tarnowskiej Starówki, tego zespołu staromiejskiego, na listę UNESCO. To jest coś, co nie tylko wyróżni Tarnów w skali Polski, w skali świata, ale da nam szansę na zabieganie o środki, aby troszczyć się o nasze wspólne dziedzictwo. Panie Kazimierzu, jak zostanę prezydentem i podejmę te wszystkie czynności, czy pan mi w tym pomoże, czy udamy się razem do ministra kultury, do ludzi, którzy mogą być naszymi sprzymierzeńcami? Tarnów zasługuje na to, żeby był właśnie w taki sposób wyróżniony. Odpowiadam. Panie prezydencie, to co pan mówi, to jest taka troszeczkę działalność pod publikę, bo wyremontujemy, nie wiem, uliczki, wyremontujemy kamieniczki, natomiast co z miejscami pracy i z tymi pustymi lokalami? Ja to widziałbym inaczej, panie prezydencie. Od samego wpisu na listę UNESCO to Tarnów nie będzie ani wielki, ani mądry, ani piękniejszy. Pod względem oczywiście tym, jeśli chodzi o architektoniczny, na pewno tak, bo pojawią się ciekawe elewacje kamieniczek. Natomiast my mówimy o rewitalizacji ulicy Wałowej, Rynku, żeby uaktywnić ten teren przede wszystkim gospodarczo i osobowo. Wielokrotnie również wśród wielu programów czy też projektów pojawiło się, aby przede wszystkim przywrócić życie na ulicy Wałowej. Dzisiaj jak przejdziemy, panie prezydencie, to właśnie za pańskiej prezydentury pojawiło się masę wolnych lokali handlowych. One mnożą się jak grzyby po deszczu. Co się okazuje? Okazuje się, że wśród propozycji, które tam mamy miejsce, wśród od tych, którzy tam prowadzą działalność, mówią krótko, puśćmy mały autobus elektryczny, mały autobus na przykład 9A, aby od szpitala do Azotów, prawda, leciała między innymi, przebiegała tą trasą ulicy Wałowej, stwarzając na przykład tam dwa przystanki. Zakupmy autobus elektryczny. To są rozwiązania, aby przynajmniej uaktywnić ludzko, osobowo, prawda, ten teren. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o zadbanie o tą infrastrukturę, powiedziałbym historyczną, bo Tarnów tak na dobrą sprawę ma piękne zabytki, a turystycznie on w ogóle nie jest wykorzystany. I na to połóżmy główny akcent. Dziękujemy bardzo za odpowiedź. I pytanie pani Kazimierza. Teraz pora właśnie na ostatnie pytanie w tej rundzie pytań wzajemnych. Panie prezydencie, również to jest pytanie, o które proszono mnie, aby zadać. Wiadomą rzeczą jest, że Prawo i Sprawiedliwość ma 24 mandaty w Sejmiku Województwa Małopolskiego, a więc mamy potężne możliwości, ja też mam potężne możliwości, żeby mieć partnerów do rozmów, gdy zostanę prezydentem, aby poważnie skorzystać z różnego rodzaju programów, ich przekonać, przygotować stosowne wnioski, a także i przygotować nowy ten okres aplikacyjny. Pod kątem oczywiście potrzeb Tarnowa. Mówi się, że pan prezydent w przypadku rozstrzygnięć 4 negatywnych bądź pozytywnych, 4 listopada zatrudni dużą grupę pracowników z Urzędu Marszałkowskiego. Prawda to czy nie? To jest taka troska niektórych prezesów, bo się boją o swoje funkcje i członków zarządów miejskich spółek komunalnych. Ale ja sobie nie... Tak? Ale ja sobie nie wyobrażam, że nowy zarząd województwa małopolskiego będzie zwalniał takich wyjątkowych specjalistów. Oni przecież przez wiele, wiele lat nabywali doświadczenia, są świetnie przygotowani. Dlaczego mieliby tracić pracę? Panie Kazimierzu, to jest coś bardzo dziwnego, co pan mówi. Ja uważam, że zmieni się zarząd. No tak, wybory mają swoje prawa. Będzie nowy marszałek, będzie nowy zarząd. Zresztą wymienia się nazwiska osób, które doskonale znam. Grzegorz Biedroń, Anna Pieczarka, obydwoje znamy panią Annę, Józef Gawron czy Marek Wierzba. To osoby, które wymienione są w gronie członków zarządu. Ja z nimi doskonale współpracowałem jako marszałek w poprzednich dwóch kadencji. Sami mogą potwierdzić, bo myśmy nie dzieliliśmy na lepszych i gorszych. Nie szukaliśmy lepszego i gorszego sortu. Wszyscy dla nas byli bardzo podobni. Zresztą jak był pan pracownikiem Urzędu Gminy u pana Kozioła, to pan doskonale wiedział, że marszałek Roman Ciepiela przyjeżdżał i pytał, co można dla gminy zrobić. Proszę zobaczyć, jak wyglądają drogi wojewódzkie wokół Tarnowa, a więc nie dzielmy Małopolski na pisowską i jakąś inną. Ona jest nasza wspólna i nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby nie można było współpracować. Mój przyjaciel Donald Tusk jest prezydentem Unii Europejskiej. Pan ma przyjaciół w Krakowie. Zróbmy razem dobrą koalicję. Jedźmy do Brukseli, jedźmy do Krakowa i pracujmy dla naszego miasta razem. I na tym kończymy rundę wzajemnych pytań. Teraz czas na indywidualne podsumowanie.
A w podsumowaniu każdy z panów będzie miał 2 minuty na to, aby przekonać wyborców do oddania głosu właśnie na siebie. Kolejność podsumowania wylosowaliśmy przed programem i to podsumowanie rozpocznie pan Kazimierz Koprowski. Szanowni państwo, drodzy wyborcy, drodzy tarnowianie, 4 listopada zdecydujecie państwo, kto będzie rządził Tarnowem przez najbliższe 5 lat. Czy będzie to osoba, która będzie miała możliwości współpracy? Czy będzie to osoba, która będzie miała możliwości pozyskania dodatkowych funduszy? Czy znajdzie zrozumienie, jak już przy wspomnianym już dzisiaj sejmiku województwa małopolskiego, w rządzie w Warszawie? To państwo będziecie decydować, czy Tarnów będzie się pogrążał w stagnacji i będzie miał możliwości na zassanie tych olbrzymich pieniędzy, które w Polsce są, a tylko je trzeba po prostu odpowiednio ściągnąć do Tarnowa. Czy to państwo zdecydujecie, czy te pomysły, te programy, które przedstawiłem również i w czasie tej kampanii wyborczej, państwo je poprzecie i zdecydujecie się, że to ja je będę realizował. Chcę współpracować ze wszystkimi. Na dzień dzisiejszy już rozmawialiśmy i z komitetem pana Tomasza Olszówki. Rozmawiałem również i z panem Sewerynem Partyńskim. Rozmawiam z państwem, z mieszkańcami. Rozmawiam również i z tymi, którzy przede wszystkim mogą nam wydatnie pomóc. Bardzo państwa proszę, aby ten najbliższy czas jeszcze spędzić na weryfikacji tych programów, na zapoznaniu się z tym, co państwu proponowałem, a także zapraszam do tej współpracy teraz i w przyszłości już po 4 listopada. Jestem głęboko przekonany, że będąc waszym prezydentem, prezydentem wszystkich Tarnowian, dopełnię, które spoczywają na prezydencie i wypełnię te zadania, które spoczywają na samorządzie miasta Tarnowa tak, aby Tarnów był coraz piękniejszy, coraz lepszy, bardziej skomunikowany, bardziej zasobny, a także i bogaty w wiedzę mieszkańców, bogaty również i przede wszystkim w to, że w Tarnowie zostaną młodzi ludzie, nie będą wyjeżdżać, znajdą tu swoje lokum, znajdą swoje mieszkanie, znajdą pracę, a przede wszystkim zaopiekują się również i swoimi rodzicami, bo to głównie z tego powodu do Tarnowa ci młodzi wracają. Mam nadzieję, że także i Wyższa Państwowa Szkoła Zawodowa spełni te warunki, o których wcześniej powiedziałem. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy. Teraz czas na autoprezentację dla pana Romana Ciepieli. Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować panu Kazimierzowi Koprowskiemu za tą debatę, za tą dobrą rozmowę o Tarnowie i o naszej wspólnej przyszłości. Ale teraz pozwólcie państwo, że zwrócę się bezpośrednio do Tarnowian, bo chciałem mieszkańcom Tarnowa przekazać swoje dobre intencje, swoje dobre myśli i taką nadzieję, że Tarnów ma dobrą przyszłość. Ja państwu po prostu proponuję dumę i sukces dla naszego miasta. Znamy się od dawna. Ja jestem stąd, jestem z Tarnowa, tu się urodziłem, tu skończyłem swoją szkołę na poziomie średnim. Później po studiach wróciłem, tutaj mieszka moja rodzina. Jestem po prostu tarnowianinem i częścią tarnowskiego społeczeństwa. I obiecuję państwu, że tak jak do tej pory ciężko pracowałem, czy w Tarnowie na poprzednich funkcjach, czy wtedy jak dojeżdżałem do Krakowa i walczyłem tutaj, w stolicy naszego województwa, o dobre sprawy dla naszego miasta z sukcesem, bo już dzisiaj w tej kończącej się kadencji obecnej prezydentury mogę powiedzieć tak, 300 milionów złotych zostało zakontraktowanych, zostało zdobytych, czy tutaj w Urzędzie Marszałkowskim, czy w rządzie, z którym przecież różnimy się politycznie, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ja po prostu jestem otwarty do współpracy. Pan Kazimierz Koprowski mówi, że rozmawiał z innymi kontrkandydatami, że są umówieni do współpracy. Nie wymienił Koalicji Obywatelskiej, a ja zapraszam Prawo i Sprawiedliwość i zapraszam klub pana Tomasza Olszówki do współpracy. Nie dzielmy się, już jest po wyborach. Jeszcze kilka dni Tarnowianie wybiorą prezydenta. Mam nadzieję, że państwo odpowiecie na mój apel i zagłosujecie na mnie. Idźcie do wyborów. To są bardzo ważne akty wyborcze, niezależnie od pogody. Poproście sąsiadów, bo to jest nasz akt demokracji. Frekwencja w pierwszej turze była dobra. Niech będzie równie wysoka jak w pierwszej, w najbliższą niedzielę. Bardzo państwa o to proszę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I tymi wystąpieniami kończymy dzisiejszą debatę. Dziękując panom za udział, refleks, współudział. Życzę również spokojnych ostatnich dni kampanii. A pełny zapis dzisiejszej debaty będzie dostępny na stronie radiokrakow.pl oraz na stronie telewizji kraków.tvp.pl. Przypomnijmy, w niedzielę, w drugiej turze wyborów prezydenckich w Tarnowie, zmierzą się Roman Ciepiela,
kandydat Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za udział w debacie. Oraz pan Kazimierz Koprowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za udział w debacie. Dziękuję bardzo. A zanim się pożegnamy, przypominamy i zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania debaty kandydatów na prezydenta Krakowa. Już pojutrze, we wtorek o 19:05 na antenach Telewizji Kraków i Radia Kraków będą państwo mogli zobaczyć i wysłuchać debaty, w której wezmą udział Jacek Majchrowski i Małgorzata Wasserman. To we wtorek o 19:05, a za dzisiejszy wieczór dziękuję już Agnieszka Wrońska i Paweł Psyłka. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.